Program powstaje dzięki współpracy z marką Breaking Ink. Witamy w drugim odcinku podkarpackiego Bagienka. Dzisiaj, jak zresztą ostatnio, gościmy w studiu tatuażu w Tyczynie Breaking Ink. I dzisiaj wspólnie z Szymonem Szydełko przeanalizujemy, co się działo, co się będzie działo w podkarpackim futbolu. Musimy przeprosić z góry, że 2 tygodnie temu nas nie było, natomiast miało to związek z sezonem urlopowym, z tym, że między innymi trener był w Hiszpanii odwiedzić, jak tam wygląda szkolenie. No i od tego tematu może zacznijmy. To było w okresie, kiedy jeszcze trwały Mistrzostwa Europy. Hiszpanie wygrali ten turniej. No i jak to wyglądało świętowanie i jak wygląda szkolenie po prostu? Dzień dobry, witamy. No powiem szczerze, że trafiło się mi bardzo fajne przeżycie, bo było to tak planowane, nieplanowane. Wiadomo było, że wiele rzeczy jest zależnych, czy to się tak wszystko poukłada w tym terminie. Akurat się tak poukładało, że było mi dane przeżyć oglądanie meczu w strefie kibica w kraju, który odniósł zwycięstwo, więc to na pewno doświadczenie takie, które mam nadzieję, że kiedyś mnie spotka w Polsce, ale patrząc realnie, myślę, że będzie to bardzo trudne. A mówię to tak dlatego, bo właśnie udało mi się wyciągnąć, będąc tam, obserwując drużyny piłkarskie, młodzieżowe, obserwując to, jak reagują ludzie na grę swojej reprezentacji. Uważam, że to w Polsce będzie bardzo trudne, bo jesteśmy no niestety, troszkę mamy inne myślenie i wydaje mi się, że to się wszystko od tego zaczyna. Także tutaj, usprawiedliwiając naszą właśnie nieobecność, to trzeba zaznaczyć, że było to spowodowane tym, że nas nie było. Ale śledziliśmy bacznie to, co się dzieje na Podkarpaciu. Na pewno byliśmy tu cały czas w kontakcie. Tych informacji nam się tutaj sporo nazbierało, także dzisiaj jest o czym rozmawiać. I wydaje mi się, że postaramy się to pozamykać, tak żeby było dość krótko, treściwie, ale chcemy powiedzieć o tych 3 tygodniach, które nam tutaj umknęły. No to trenerze, porozmawiajmy właśnie o tej Hiszpanii i czy tu głównym, czemu Polska nigdy nie będzie Hiszpanią i czy to ma związek z mentalnością, czy bardziej z podejściem, czy szkolenie tam jest całkowicie inne, którego my gdzieś tam nie możemy w dobie internetu przejąć od Hiszpanów? W czym problem? Przede wszystkim, tak jak powiedziałeś, uważam, że to jest inna mentalność. Zaczynając już od tego meczu finałowego, ja wiem, że jest to finał, że każdy jest rozpromieniony grą swojej drużyny, ale to się dało odczuć, że nawet patrząc, nawet dzisiaj oglądam siatkarzy i wiem sam, jak reagowałem na to, gdy się coś nie udawało, jak byłem troszkę zdenerwowany, gdzieś tam powiedziałem kilka niecensuralnych słów sam do siebie, a patrząc na Hiszpanów, którzy oglądali swój mecz, swojej reprezentacji, tam nie było pół osoby, która by na cokolwiek narzekała. Tam była sytuacja taką, jaka w trakcie meczu niejedną tworzy polska reprezentacja, niejedną sytuację miał Morata taką, jak ma Milik, tylko że jak Morata nie trafiał w światło bramki, to był nagradzany brawami, wszyscy żyli tym, wszyscy się cieszyli z tego, że ten zespół stworzył akcję ofensywną, a nikt nie narzekał, że Milik jest taki czy owaki i dlaczego jest tak wyszkolony, a nie inaczej. Także przede wszystkim taka mentalność. Jedyny jęk zawodu, który usłyszałem podczas finału, to było, gdy stracili bramkę, ale to był jęk zawodu nie narzekający na zawodnika, który popełnił błąd, nie narzekający na to, co mogło się nie stać, tylko po prostu ze względu na to, że było już tak blisko, zostało doprowadzone do remisu i gdzieś tam na moment Hiszpanom uciekło to Mistrzostwo Europy. Także według mnie przede wszystkim mentalność. Druga rzecz, którą mi się udało zaobserwować, to no tak naprawdę jesteśmy w innym świecie. Jesteśmy w innym świecie, jeżeli chodzi o to, co tam się dzieje dookoła, jeżeli chodzi o młodzież. Bo tak, tutaj chcę bronić polskich trenerów. Uważam, że polscy trenerzy niczym się nie różnią od trenerów hiszpańskich, jeżeli chodzi o przygotowanie do treningu, o wskazówki, o coaching. To są też ludzie tak jak my. Tak samo jak zawodnicy są tacy sami jak w Polsce. Tylko tam przede wszystkim jest bardzo dużo ludzi, młodzieży, która trenuje. Tam trenuje każdy. Każdy gra w piłkę nożną. Tak jak rozmawiałem nawet ze swoim przyjacielem, który tam żyje od 20 lat, wychował tam dzieci właśnie w sposób taki, przeszedł całe szczeble edukacji. Przede wszystkim jego akurat syn gra w koszykówkę. To samo mi powiedział, że tam jak jest zorganizowany w szkole SKS, to jest tak obładowany, że tam wszyscy przychodzą na ten SKS. To nie jest tak, że ciężko zebrać dzieci na SKS. Tam po prostu każdy uprawia jakąś dyscyplinę sportu. Niekoniecznie jest to piłka nożna, ale każdy jest
jest to w tym narodzie zakorzeniony, że tam jest ruch, ale wracając do piłki nożnej, co mnie urzekło, to treningi odbywały się dla grup młodzieżowych między godziną 9 a 13. I jadąc na, bo akurat byłem w Ecze, w mieście, które ma około ponad 200 tysięcy mieszkańców, czyli można powiedzieć trochę zbliżony do Rzeszowa, w promieniu kilometra tam było 12 boisk do piłki nożnej, z tego 10 boisk było pełnowymiarowych, w tym dwa orliki, no w rozróżnieniu na boisko trawiaste, a boisko sztuczne. I co w tym było najbardziej urzekające? Że między godziną 9 a 13 każde z tych boisk było zajęte przez trening piłki nożnej w tych rocznikach. Także możemy sobie wyobrazić, jaka to jest masa dzieci, która się przewija, z czego oni mają prawo potem wybierać. I to była taka pierwsza rzecz, która mnie tak uderzyła, że naprawdę ogrom, masa tego wszystkiego. A druga rzecz, to byłem też na obozie właśnie dzieciaków w rocznikach, bo to był obóz łączony, 10-15-latkowie. Trenowało, było to boisko jedno, na którym właśnie drużyna Elcze miała swój taki ten obóz dochodzeniowy. Trenowało na tym boisku około 120 dzieci, że tak powiem. I były to podzielone, to boisko było podzielone na kwadraty, na 6 kwadratów. I w każda ta grupa wykonywała to samo ćwiczenie na tym, w danym kwadracie. Trenerzy przechodzili wraz ze swoją grupą dalej, ale to ćwiczenie dobierali do poziomu grupy. Czyli na przykład, nie było to skomplikowane ćwiczenie, mówiąc językiem trenerskim, był to zwykły passing. Jak trafiała tam grupa 10-latków, to ci chłopcy mieli przeprowadzić piłkę z punktu A do punktu B po tym danym, że tak powiem, schemacie. Następna grupa miała to samo, chwilę podprowadzić piłkę i zagrać podanie. Następna grupa grała już na dowolną ilość kontaktów. Kolejna grupa grała na dwa kontakty i tak coraz szybciej, coraz lepiej jakościowo, dlatego nie było to bardzo skomplikowane, ale mnie urzekło to, jak z prostej rzeczy można wyciągnąć bardzo dużo. I wiele takich jest rzeczy, które musiałbym powiedzieć, że no uważam, że my czasem przekombinowujemy po prostu. No, ta ilość ludzi, którzy chcą uprawiać sport i dobre, mądre do tego podejście daje im chyba ten sukces, który jest do tej pory. No i tak pętując już to wszystko, to uważam, że magia odbywa się na boisku, wieczorami na boisku piaskowym. Tamci chłopcy robią całą motorykę, tamci chłopcy robią całą technikę, tamci chłopcy po prostu robią tą przewagę ogromną nad naszymi dzieciakami. Mój syn, który ma 10 lat, wchodził do tej gry z Francuzami, z Hiszpanami i grał jak równy z równym. Tylko był w stanie grać przez 5 minut i musiał odpocząć, a ci chłopcy grali na tej samej intensywności przez 30 minut. Tak są już zaadoptowani do tego trudnego grania na piasku. Także tutaj to jest ogromna różnica, która nas już na samym starcie dzieli. A poza tym są to normalni ludzie, którzy podchodzą do tego wszystkiego tak samo jak my. Ja nawet ostatnio słuchałem wywiad z Margaret, tą piosenkarką, która udała się do Hiszpanii na pół roku. Jej konkluzja była taka, że Polacy są bardzo podobni do Hiszpanów. Jedyna różnica jest taka, że tam jest praktycznie cały czas słońce i są po prostu bardziej weseli i też łatwiej po prostu tego wszystkiego podchodzą. I takie szczegóły, o których tu trener mówi, no to wydaje mi się, że właśnie tego brakuje, bo później trenerzy muszą nadrabiać to w seniorskim wieku piłkarzy, typu przyjęcie piłki kierunkowej, takie inne rzeczy. I chyba w tym jest gdzieś tam największa różnica, ale pewnych rzeczy pewnie nie przeskoczymy, bo ta mentalność i to wszystko też chyba się wiąże z tym, że jest tego słońca tam nieco więcej i chyba większa radość jest, czy można zauważyć różnicę po tym koledze, który tam mieszka od 20 lat, że inaczej podchodził do życia niż choćby wcześniej. Czy ta zmiana miejsca zamieszkania mogła go zmienić? Myślę, że może po nim nie, no to wiadomo, jak ktoś już jest, my ja go znam już naprawdę bardzo długo, także też ta znajomość jest kontynuowana i ciężko jest powiedzieć, że mi się tak zmienił, ale na przykład widzę po jego dzieciach, że są właśnie, te dzieci są już wychowani w innej mentalności i inaczej się komunikują nawet i w inny sposób gdzieś tam tak funkcjonują niż my to mamy w mentalności polskiej. Co mi się też podobało, wiem, że trochę to przyspieszam, bo wiadomo, mamy inne rzeczy do omówienia, ale co mi się podobało, to właśnie na tym obozie tych dzieciaków, to
było coś, co jest według mnie w Polsce nie do pomyślenia. Ci chłopcy wcale w pełnym słońcu, na sztucznym boisku, chłopcy, dziewczynki, przepraszam, bo to były grupy bardzo mieszane, tam nie było różnicy, czy chłopak, że tak powiem, brzydko, bez urazy dla nikogo, czy tęższy, czy szczupły, czy chłopak, czy dziewczyna, czy w okularach, czy bez okularów, tam grał, tam był każdy. I co mi się podobało, że kończył się trening, te dzieci siadały, dostawały od trenerów prowiant, suche jakieś takie ciastka, tam ciężko mi było dostrzec coś, ale wiem, że coś tam odbijali takiego i siadali w kółka, łapali kawałek cienia, siadali dookoła siebie grupami pięcioosobowymi, rozmawiali, 40 minut mieli przerwy i zaczynali kolejny trening. Na tym polegał obóz. Nie, że to trwało cały dzień, nie wiadomo jak. W ciągu 3 godzin było po obozie, ale 2 jednostki zaliczone w pełnym słońcu i ja tam nie widziałem chowania dzieci nie wiadomo gdzie. No po prostu te dzieci żyły, są adoptowane do warunków, których na co dzień nie egzystują. No tak, to można powiedzieć, że w tym cała rzecz tego mentalności, podejścia do wszystkiego i tak naprawdę, jak o tym mówimy wszędzie, głowa jest najważniejsza i później to też wychodzi gdzieś tam w seniorskiej piłce. Dokładnie. Wróćmy może teraz na podwórko podkarpackie. Zaczęła się olimpiada, o której trener wspominał dzisiaj. Podkarpackie, światowe teraz. Ze światowego wróćmy do Polski, a konkretnie może do... A też może troszkę zaczniemy. Światowo Paryż, olimpiada rozpoczęła się od naszego krajana tutaj z Przemyśla, Przemysława Babiarza, który został zawieszony za powiedzenie pewnych słów. Może nie analizujmy, co on mówił, gdzie i jak, natomiast samo to, że nikogo nie obrażając został zawieszony, dopiero petycja dziennikarzy i innych ludzi ze świata sportu zaowocowała tym, że jednak wrócił. I czy dzisiaj nie stajemy się jakimiś zakładnikami tego, że każdy się musi pilnować, co czasem można powiedzieć, a czego nie. Mówię o czym, jeżeli ktoś nie jest ani pijany, ani nie obraża. Zanim wrócimy do pana Babiarza, to może ja odbiję piłeczkę i się zapytam, bo znam takiego jednego dziennikarza, nazywa się Maciej Decowski, Niemiec, który za to, co powiedział, co myśli o danym meczu, nie dostał później akredytacji, także też to jest to bardzo podobna sytuacja, w której, przepraszam, że cię w to wmieszałem, ale to mi się jakoś teraz tak spasowało do siebie, bo uważam, że tam jest taka sama sytuacja, no. Nie chcę się mieszać w politykę, bo nie o to chodzi w tym programie, tutaj jesteśmy apolityczni. Tak trochę to komentując mogę powiedzieć, że ogólnie jest wszędzie bardzo duża tolerancja dla odmienności, a tolerancja dla normalności, do której my jesteśmy przyzwyczajeni, praktycznie zanika. I to nawet widać w prostych rzeczach, które można zobaczyć po naszych dzieciakach, po tym, co oglądają na Instagramach, na Facebookach. Im ktoś głupszy nagra filmik i bardziej kompromitujący, tym ma więcej tych lajków czy jakichś tam wyświetleń. Do tego niestety to teraz zmierza i tak samo tutaj była to bardzo dziwna sytuacja dla mnie. Sam próbowałem się później doszukać czegoś tam w tym wszystkim bardziej obraźliwego i jeżeli ktoś szukał rzeczy obraźliwych, to według mnie one wystąpiły na ceremonii otwarcia igrzysk i tu można się ich więcej doszukać niż w słowach tutaj pana Babiarza. Także no, ja jako osoba taka zwykła, szara, która ogląda otwarcie igrzysk, muszę powiedzieć, że dla mnie to było wręcz aż dziwne, że po prostu za coś takiego można w dzisiejszych czasach ponieść konsekwencje. Tym bardziej, tak samo wracając tutaj do ciebie, no, znam całą sytuację, wiem jak było dokładnie i za to, że napisałeś prawdę, no bo nie oszukujmy się, każdy z nas wie jak wyglądał ostatni mecz w lidze Stali Rzeszów i wiemy, że tutaj Stal Rzeszów nic nie musiała nikomu udowadniać, po prostu grała mecz jak chciała, chciała może wygrać ten mecz, nie powiem, że nie, ale też nie było takiego ciśnienia na ten mecz i miałeś prawo wyrazić taką swoją opinię, a to, że kibice z boku kibicowali drużynie przeciwnej, no bo tutaj wydaje mi się, że zawodnicy wykazali się na boisku poziomem sportowym i tutaj nie chcę się doszukiwać czegokolwiek odmiennego, ale to, że kibice kibicowali innej niż do tej pory swojej drużynie, to jest fakt, bo znam wiele osób, które byli na tym meczu i same mi mówiły, że dziwnie się czuło, chodząc zawsze na Stal Rzeszów, danego dnia kibicując drużynie przeciwnej. No, także tutaj ty po prostu powiedziałeś to
publicznie i dostałeś za to rykoszetę i stałeś się ulubieńcem trybun. Tak jest, no niestety nie otrzymałem akredytacji na mecze. Stali Rzeszów, takie prawo, ja też nie chcę mówić tutaj, no takie prawo jest klubu, żeby mogą nie przyznawać dziennikarzom akredytacji. Wielu pewnie poza mną też nie otrzymał tych akredytacji, pewnie z innych również powodów, natomiast no, przez ostatnie kilka lat aż ciężko mi wspomnieć, myślę, że ktoś koło granicy 10 lat toczy regularnie, raczej chodziłem na mecze Stali Rzeszów i często opisywałem, robiłem wywiady i tak dalej, natomiast no, w tym momencie zostało to zablokowane, także proszę się nie dziwić, że na przykład nie ma materiałów z meczów Stali Rzeszów, no bo no niestety mamy ograniczony dostęp i co już więcej powiedzieć, no Przemysław Babriarz powrócił. Może ja też kiedyś powrócę. Zobaczymy, jak to się dalej potoczy. To muszą wszyscy napisać petycję. Natomiast myślę, że może to władzom klubu też jest na rękę, ponieważ no, wielokrotnie gdzieś tam zaczepiałem i często mówiłem jakieś ciężkie, niewygodne pytania, na które ktoś tam musiał się wysilić, żeby odpowiedzieć. Do tego wrócimy, bo mamy tam jeden taki temat, a odnośnie Stali Rzeszów też do poruszenia, także jak będziemy przy Stali Rzeszów, nie było ciebie, ale ktoś inny zadał niewygodne pytanie, więc do tego tematu wrócimy, jak będziemy mówić o Stali Rzeszów. Tak jest. Może zacznijmy od naszego ekstraklasowicza, no jednak to jest najbardziej znany klub, który najwyższej klasie rozgrywkowej reprezentuje Podkarpacie, czyli Stal Mielec. Do niedawna PGE Stal Mielec, o tym temacie już rozmawialiśmy. Może właśnie zacznijmy od tego, od tych sponsorów i tego, co się wydarzyło chwilę później, ponieważ było mówione, że spółki Skarbu Państwa nie będą sfinansować klubów. PGE rok przed końcem kontraktu wycofuje się ze Stali Mielec, po czym dostajemy informację, że zostaje sponsorem projektu Warszawa, drużyny w siatkówkę, gdzie na Stal Mielec to była kwota jawna 5 milionów złotych, natomiast projekt Warszawa ma dostać około 20-25 milionów rocznie, więc coś tutaj się zaczęło gryźć. No co, no rozmawialiśmy ten temat, to jest polityka po prostu. Była w danym momencie ktoś był mocniejszy tutaj i w jakimś tam stopniu mógł na to może wpłynąć, może poprosić kogoś o to, żeby tutaj w tą stronę był kierunkowany sponsoring i po jakimś czasie się to odmieniło, zmieniła się władza i ktoś inny poprosił teraz o to samo w innym miejscu, także tutaj na pewno sytuacja jest trudna, z tym bardziej, że tam bodajże później odeszła Toyota, tak? Tam była zamiana. Sponsoringu, a później Suzuki weszło na to miejsce. W każdym razie jest to sytuacja trudniejsza niż do tej pory była Stali Mielec. No ja tak samo jak wtedy, cztery tygodnie temu powiedziałem, że kibicuję, tak samo dalej muszę to powiedzieć, bo w takich trudnych sytuacji, jak to się często mówi, mam nadzieję, że uda się Stali Mielec wykorzystać tą sytuację kryzysową po prostu na swój pożytek, no bo że tak powiem, kryzys trzeba umieć właśnie przeczekać, wykorzystać w dobrym momencie, w jakimś tam jeszcze trochę podziałać, a nie właśnie się umartwiać tym i tutaj, że tak powiem, biczować się teraz, że mamy bardzo trudną sytuację i się tam to nie uda. Także no, po części, tak jak wspominaliśmy wtedy, niby sytuacja, pan prezes tutaj zapewniał, że jest pod kontrolą. Musimy w to wierzyć, mam nadzieję, że tak będzie, no bo to jest naprawdę, no to jest taka drużyna, która nas reprezentuje i na najwyższym szczeblu rozgrywkowym, no i chyba tutaj nie ma jakiegoś takiego zwykłego kibica, bo nie mówię o ludziach zapatrzonych tylko w swój klub, ale zwykłego kibica podkarpackiej piłki, który by źle życzył, także Mielec też ma bardzo dużo ludzi, jest tam strefa, ma bardzo dużo ludzi, którzy są w stanie pomóc i mam nadzieję, że w trudnym momencie staną na wysokości zadania i pomogą drużynie. No właśnie, dużo było Stali Mielec przed początkiem sezonu, teraz zajmijmy się może tym początkiem sezonu. 3 mecze za nami, 1 punkt zaledwie na koncie Stali Mielec, ale mimo wszystko ja bym jeszcze nie panikował, ponieważ patrząc na terminarz, tak naprawdę no, jedynym takim niewypałem, meczem, który tak naprawdę powinna Stal Mielec przynajmniej zremisować, a pewnie w wyobrażeniu wielu kibiców wygrać, był mecz z GKS-em Katowice, przegrany po ręce, o tym co mówiliśmy, ręka z boku boiska, porównując do ręki w meczu finałów Mistrzostw Europy, no to całkiem inna sytuacja. Natomiast przegrywają z GKS-em Katowice,
jeden punkt. Terminarz też niełatwy, bo teraz jadą do Szczecina, a później u siebie Piast Gliwice, który też nigdy jakoś specjalnie nie leżał. Więc przede wszystkim chyba krótka ławka, krótka kadra, chyba potrzeba wzmocnień. Nie mnie tu oceniać. My dopiero żeśmy mówili, że jedenastka, pierwszy mistrzowy skład jest fajny. Możliwe, że tak, że trzeba wzmocnień. Dwa, no, niepokojąca rzecz jest po prostu dla mnie taka, że to jest tendencja zniżkowa. Zaczęło się od remisu, później zaczęło się od 1-0, teraz jest 2-0, także no, ta tendencja jest taka niepokojąca trochę. No faktycznie, że trzeba to wziąć pod uwagę to, że to ostatni mecz był z Jagiellonią Białystok, no ale mimo wszystko no, to trzeba na to statystycznie w ten sposób popatrzeć. I no i ten trudny mecz teraz właśnie, no bo tak naprawdę po Jagiellonii mecz ze Szczecinem, chyba to jest mecz, tak, to jest mecz wyjazdowy. Tak, wyjazdowy. Więc później Gliwice u siebie, no nie jest to łatwy tutaj plan rozgrywkowy, ale co mogę powiedzieć, no że tutaj mimo wszystko ja ciągle myślę, że no bo to chyba już tak było w tamtym sezonie tak samo, że taki gdzieś tam były trudniejsze momenty, a później była pana jakaś tam seria taka i mam nadzieję, że gdzieś to się uda jeszcze tak odbić, bo ważne są punkty na początku sezonu, właśnie żeby się w tym wszystkim nie zakopać, w tych sponsorach, w tej jakiejś tam niewiadomej wizji przyszłości nie, i tutaj pasowałoby zdobyć jakieś punkty. Tym bardziej, że też tam jest jakaś taka, kolejny raz się powtarza sytuacja wokół trenera, że jakieś tam są takie naciski na trenera, trener mówi, że go takie właśnie niektóre rzeczy motywują tylko do pracy, no ale to mimo wszystko gdzieś z tyłu głowy zostaje, kibice zwykli gdzieś tam słyszą, że coś tam jest jakiś tam problem na tej linii i tutaj przydałoby się zdobyć jakieś punkty, żeby trochę uspokoić sytuację, oczyścić głowę i podchodzić do następnych meczów trochę inaczej. Tym, że bardziej, że po Gliwicach są Kielce, więc tu coś złapać, później Kielce to jak najbardziej zespół, który jest w zasięgu i wygrać tamten mecz i tylko trochę uspokoić. No, ale myślę, że jeszcze okienko dość długie i no, wiemy, że nawet Stal Mielec przechwyciła ostatnio zawodnika, który był blisko Stali Rzeszów, o czym informowałem, o czym dostałem też wiele tam opinii na ten temat. Adrian Bukowski był blisko Stali Rzeszów, ale ostatecznie trafił do Stali Mielec, ale to jest nadal zawodnik na pozycję numer 10, bo nominalnie przed przyjściem do Stali Rzeszów on grał na pozycji 6-8, natomiast w Stali Rzeszów najlepiej prezentował się na dziesiątce i dalej wydaje mi się, że w Stali Mielec brakuje zawodników na tą pozycję 6-8, bo tam jest Piotr Wlazło tak naprawdę i Mathieu Guillaumier i no i ciężko znaleźć kolejnych, którzy gdzieś tam mieliby, Rafa Santos również, no ale umówmy się, Rafa Santos jeszcze nie zaprezentował pewnie swoich umiejętności i ta pozycja wydaje mi się, że wymaga największego wzmocnienia. Ciężko mi dyskutować na ten temat, no nie siedzę aż tak głęboko wewnątrz tu drużyny, żeby powiedzieć, jaka pozycja najbardziej potrzebuje tam wzmocnienia w tej drużynie, ale tak jak tu wspominasz, no na pewno każdy w takiej sytuacji, każdy powie w świeżej krwi by się przydał i nawet po to, żeby trochę odciążyć głowę i pomyśleć o czymś innym, to nawet, że nam się zwiększa rywalizacja, że mamy kogoś, kto nam jeszcze pomoże, także no i chyba póki jeszcze można, to chyba to jest dobry moment, żeby jeszcze działać i spróbować zrobić jakikolwiek ruch, żeby później nie mieć sobie nic do zarzucenia. Teraz przechodzimy do Stali Rzeszów. Do Stali Rzeszów, którą wywołałeś zresztą transferem. Stal Rzeszów, trzeba powiedzieć uczciwie, Stal Rzeszów imponuje na początku sezonu. 3 dobre mecze, bo tak naprawdę... I już jesteś blisko tej akredytacji. No? Dziękuję. Natomiast mówiąc obiektywnie, Stal Rzeszów 3 zagrała dobre mecze. W Łęcznej również powinna wygrać. Tak naprawdę powinna mieć 9 punktów. Tam tak naprawdę pechowo, tam Marek Zup na konferencji mówił, że niefrasobliwość. Zawodnicy po tej czerwonej karce dla Łęcznej uwierzyli, że ten mecz, że po prostu każdy będzie sobie strzelał bramkę. Tak się nie stało, stały fragment, stracony gol, no ale 6 punktów to też jest niezły wynik. Odprawieni tak naprawdę dwaj, jedni z głównych faworytów do awansu, czyli Arka Gdynia i Miedź Legnica. Można powiedzieć, Tomek Bała na początku imponuje, Krzysztof Bąkowski również nieźle gra. Trenerze, jaka opinia o Stali Rzeszów? Teraz powiedzieliśmy całkiem co innego niż ostatnio mówiliśmy. Nie, teraz, ale tak mówiąc szczerze, ja powiem tak, mi się podoba w Stali Rzeszów to, że utrzymywana jest polityka i po prostu klubu i
wszyscy, nie wiemy czy wszyscy, ale widać to tak z boku, że wszyscy są wierni tej polityce. Ale to się tak bierze od początku, tak jakbym miał wrócić do przeszłości, pamiętam, tak samo to było bodajże twoje pytanie, gdzie parę miesięcy temu, gdzie Stal Rzeszów miała 5 porażek z rzędu? Tak? 5 albo 6. I groziło 6. porażką. Zadałeś pytanie trenerowi, że to może być najgorsza seria trenera w historii Stali Rzeszów, tak? Bodajże coś takiego było. Przed Motorem Lublin. Tak. I co mi się wtedy dało mi to do myślenia, do tej pory pamiętam, trener się bronił w ten sposób, powiedział coś takiego, że on nie ma sobie... Ja to, żeby nie było, nie cytuję, odtwarzam w pamięci. Statystycznie, że on sobie nie ma za wiele do zarzucenia, bo on realizuje politykę klubu i tę realizuje, co narzucił mu prezes. A dlaczego o tym mówię? Bo to jest bardzo ważne. W wielu klubach zostajesz trenerem i wiesz, że od pierwszego meczu grasz o swoją przyszłość. Nie ma tego zapewnienia typu trenerze, proszę grać młodymi zawodnikami, mamy świetną młodzież, ale... I trener, jeżeli będzie grał młodymi zawodnikami, wypełni trener pomimo wyników kontrakt w naszym klubie. I według mnie trener Zup, może nie dosłownie, ale dostał bardzo duże zaufanie raz, taką informację, typu, że proszę się nie przejmować tym, że my przegramy 3 mecze. Za to wypromujemy 3-4 chłopaków i trener podchodzi do tego spokojnie, bo zwykły inny trener, który by takiego zapewnienia nie dostał, wydaje mi się, że by reagował trochę inaczej. I teraz mi się to tak wspina w całość, później to okienko transferowe, że tak naprawdę zostali pociągnięci zawodnicy z grup młodzieżowych wyżej, żeby kolejni dostawali szansę. Z tego co wiem, to tam... Każdy z tych zawodników ma dostać swoje minuty na boisku, ma dostać około 3-4 meczów, żeby zaistnieć, pokazać swoją wartość, obronić się. Także jest to takie bardzo budujące dla tych młodych chłopaków. Stal jest wierna tej filozofii na chwilę obecną, daje jej to wynik. Co mogę powiedzieć, że miała bardzo trudny początek. Jakby nie patrzeć na drużynę, to są bardzo trudni, wymagający przeciwnicy. I co mi się właśnie w tym wszystkim podoba, że nieźle się to ogląda. Naprawdę się to nieźle ogląda. Ci chłopcy widać, że grają ze spokojem. Nie ma takiej tej presji i jak oni poczują luz, to wygląda to nieźle. Pierwsze 20 minut z Arką Gdynia było takie miażdżące, ciężkie, ale później ci chłopcy jak czuli krew, to grali coraz lepiej. Ja na przykład oglądałem mecz ostatni właśnie z Miedzią i uważam, jaką Miedź popełniła największy błąd, to taki, że w ogóle nie była agresywna, nie podchodziła, dawała tym chłopakom, którzy są nieźle wyszkoleni, swobodę i oni czuli tą krew, grali coraz lepiej, z każdej minutą się napędzali, grali coraz lepiej. Za to były takie momenty, gdzie jak Miedź próbowała grać w piłkę, Stal podchodziła do nich agresywnie, wybijała im te możliwości takiego swobodnego grania i zaczęła sobie zyskiwać przewagę w tym meczu. Także tutaj dobrze ten mecz został skontrolowany przez Stal Rzeszów i uważam, że to zwycięstwo jest zasłużone. Bramka też fajna, co było ciekawe, to wszystkie rzuty wrożne były grane jako piłki dochodzące do tego momentu, aż tu nagle została zagrana piłka odchodząca i tak samo bardzo ładna bramka. Cezara Peni, jeszcze dodaliśmy, tak naprawdę bramki dla Stali w tym sezonie zdobywają zawodnicy wyciągnięci z niższych lig, bo to jest Jesus Diaz, Cezar Peña i Tomasz Bała. Dokładnie. Także tutaj albo będzie strzelał ktoś, kto jest pozyskany z niższej ligi, albo młody chłopak. Także tutaj każda bramka jest, która będzie zdobyta, to będzie przez takiego zawodnika. Do czego chcę się odnieść, to do tej sytuacji, jeżeli chodzi jeszcze o konferencję, no, zamykając temat Stali Rzeszów. Zanim chciałem jeszcze do tej konferencji przyjść, to chciałem powiedzieć jeszcze o tym, że fenomen tej Stali Rzeszów polega na tym, że odchodzą zawodnicy bardziej renomowani, tacy jak chociażby Poczobut, wchodzi za niego Łysiak, czy teraz zamiast Góry gra Synoś i tak naprawdę my nie widzimy tutaj, żeby odszedł lepszy zawodnik, a czasem ma się wrażenie, że po prostu ten, co wchodzi, jeszcze lepiej się prezentuje. I na czym polega ten fenomen tego, że oni tam zastępują zawodników po prostu pod pozycję, a ten zespół gra jakby to samo i jeszcze nawet mając wrażenie, że jeszcze lepiej. Znaczy nie wiem, na czym polega fenomen, bo to trzeba było siedzieć gdzieś tam od środka, ale co mogę powiedzieć, że chyba też takim pozytywną rzeczą dla tych młodych chłopaków, którzy wchodzą, dostają swoje szanse, jest to, że widzą, że inni, że w tej drużynie jest dużo młodzieży. Co innego się wchodzi młodemu chłopakowi, gdzie masz 10 wyjadaczy, wchodzi młody chłopak i od razu dostaje padaczki przy pierwszej piłce, bo wszyscy na niego rykną. Tutaj takiej sytuacji nie ma, bo jak mu zwróci uwagę kolega, który jest w podobnym wieku do niego,
a takich jest dużo na boisku, to on inaczej na to zareaguje, bo ze sobą mogą wyjść normalną reakcję. Do starszego zawodnika, do bardziej doświadczonego, do gościa, który grał w pierwszej lidze czy tam w ekstraklasie, już tak nie wyskoczy, bo wiadomo, czuje się ten respekt. Także mi się wydaje, że cała ta sytuacja w Stali napędza to, tak właśnie to promowanie tych młodych chłopaków, dawanie im takiego luzu, a oni się dzięki temu odpłacają na boisku, no i czy tam wynikami, czy dobrą grą, dobrymi momentami i tutaj wydaje mi się, że tu jest ten, jak też powiedziałeś, fenomen. No i też transfery jeszcze, z tego co wiemy, miał przyjść zawodnik na pozycję numer 10 do Stali Rzeszów. Był już nawet na badaniach, był blisko podpisania nowej umowy. Był na meczu. Nie, bo ja jeszcze nawet nie mówię o Adrianie Bułkowskim, tylko był inny zawodnik, który był tam przymierzany, wychowanek Stali Rzeszów, ale jednak podziękowano mu, bo pojawiła się opcja pozyskania Bułkowskiego. Ostatecznie ani Bułkowskiego, ani tamtego zawodnika, któremu podziękowano, już ma kontrakt w innym klubie. Nie będę może zdradzał, o kogo chodzi. Natomiast trochę taka opieszałość transferowa tutaj i wydaje mi się, że Stal Rzeszów mimo tego początku sezonu, ja raczej tam apeluję do tych władz, żeby jednak się nie zachłysnęli tym wynikiem, bo to są 3 kolejki, a tutaj dużo grania jest, a kadra no, jest też krótka. No, ciężko mi powiedzieć, bo to jest tak, że oni chyba patrzą na to z tego, co już wszyscy mówili, żeby ktoś komuś nie blokował miejsca. No. I tak mi się wydaje, że te transfery też są tak przeprowadzane, że żeby nie wziąć zawodnika, któremu będziemy płacić, bo trzeba mu więcej zapłacić, ale i tak będziemy stawiać na swojego młodego, bo chcemy go promować i to jest dla nas priorytet. No i wydaje mi się, że to jest cały czas tutaj taka cały czas dysproporcja w podjęciu jakiejś tam decyzji. Nawet tutaj można dać przykład Cezar Penia. Penia. Właśnie można tu podać przykład Peni. No jest to na pewno zawodnik do grania w pierwszym składzie, ale nie gra, bo jest inna polityka klubu. Jest zawodnikiem, który wchodzi na boisko. Bo nie wierzę, że nie można by było Peni i Prokicia zestawić w jednym zestawieniu. Można by było, tylko po prostu jest taka filozofia klubu, że ta ilość młodych zawodników ma się na boisku zgadzać i tyle. No i tutaj chyba musimy, bo będziemy ostali, że są rozmawiać do jutra. No. Możemy jeszcze o tę konferencję? No i to konferencję spętujmy jeszcze, my tu nie chcemy oceniać też pracy wynikowej, bo to też nie o to chodzi do końca. Patrząc na konferencję, jak dla mnie to była w pewnego rodzaju... Tylko powiedzmy, o co chodzi, o konferencję. To może wyjaśnij to. Zapytany Marek Zup o to, czy są zaległości finansowe. Wyglądał, jakby chciał uciec z tej konferencji, natomiast odpowiedział dość dobrze, bo jak Marek Zup bardzo dobrze wypada raczej na konferencjach, więc odpowiedział tam, że nie ma tych zaległości. No, z tego, co nam się udało ustalić, te zaległości są, ale to nie jest wyjątek. Stal Rzeszów nie jest żadnym wyjątkiem w polskiej piłce, bo to jest chyba największy rak polskiej piłki. Około 70% klubów na szczeblu centralnym ma zaległości większe lub mniejsze finansowe. I to jest chyba największy problem, bo możemy rozmawiać o taktyce, możemy rozmawiać o transferach, możemy rozmawiać o wszystkim, ale później trener jest egzekwowany z wyników drużyny, gdy wie, że na przykład dany zawodnik przez ileś miesięcy nie dostaje pensji. To jest chyba taki największy problem. Wiemy, że w Stali Rzeszów te zaległości są chyba nie aż tak duże jak w wielu innych pewnie klubach. Natomiast no są, no i to też na pewno nie daje spokojnej głowy dla zawodników, żeby przygotowywać się do meczów i grać. No ja mogę się odnieść do samej sytuacji, bo uważam, że dość dziwne pytanie na tak doświadczonego dziennikarza, który je zadał. No, dla mnie to albo było, troszkę ktoś poprosił, by takie pytanie zostało zadane. Tam pan dziennikarz bodajże użył czegoś takiego, że kto ze sztabu to słyszał, tak? Czy jakoś coś takiego. Nie, czy ludzie ze sztabu nie narzekają. Czy ludzie ze sztabu, no właśnie. Dla mnie to taka była trochę, nie wiem czy nie, trochę prowokacja, żeby ktoś o tym wreszcie powiedział, żeby o tym to wyszło na jaw. No bo każdy, kto zdroworozsądkowo myśli, a tym bardziej dziennikarz, który w piłce nożnej siedzi bardzo długo, jest świadomy tego, że trener ma zapisane w kontrakcie, wydaje mi się, przynajmniej w każdym kontrakcie, który ja miałem do tej pory konstruowany, był zapis, że na moment, w którym pracujesz w klubie, nie możesz wynosić takich
informacji, bo jest to karane. Albo kosztuje cię to zwolnieniem z pracy, albo karą finansową i trener nie jest w stanie udzielić takiej odpowiedzi. Trener został postawiony w bardzo trudnej sytuacji, bo musiał z tego jakoś wybrnąć. Ale wybrnął z klasą. Wybrnął z klasą, ale to też było takie typu, no a pan dostaje, pan nie dostaje. Co by trener nie powiedział, to jest to jakieś tam, albo staniesz po stronie szatni, albo staniesz po stronie zarządu, albo tak naprawdę sam sobie zrobisz problem, bo powiesz, że ty dostajesz, a chłopcy nie dostają. Bo został postawiony w bardzo trudnej sytuacji i uważam, że to takie było, może ktoś zadał to pytanie specjalnie, żeby wiele rzeczy wyszło, może ktoś o tym usłyszał, że tak się dzieje, ale wydaje mi się, że to tak naprawdę mogło zadziałać w całkiem drugą stronę, robiąc ferment w drużynie. Nie wiem, czy to też się odnosi dokładnie do pierwszej drużyny, czy nie do akademii bardziej ta sytuacja. Bo ja bardziej słyszałem takie informacje, że gdzieś tam w akademii chyba jest jakiś tam poślizg co do trenerów, ale no mówię, nie jest to niesprawdzone, nie chcę siać plotek, także jeżeli znaczy nie, ktoś... To jest ogólnie problem polskiej piłki, wydaje mi się, bo z tego co wiemy, to w wielu klubach te poślizgi są mniejsze lub większe. Są kluby, co mają po 50 milionów długu i grają bez żadnej kary finansowej, a Skra nie sądzę, że ma 50 milionów długu i dostała minus 7 punktów, także to prawo silniejszego w polskiej piłce działa i będzie działać zawsze. I dlatego też można nawiązać to do tej Hiszpanii, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, nie? Dokładnie, a też Hiszpania, umówmy się, nie jest wiele bogatszym krajem niż Polska, także to nie ma tutaj różnicy aż takiej. Dokładnie. Nie mówimy o Niemczech czy o Anglii. Jedźmy dalej, bo idźmy to dalej, bo zostaliśmy na problemach finansowych. Teraz Resowia. Resowia, która notuje... A Stalowa? Może najpierw Resowia, bo... A, Stalowa, pierwsza liga, oczywiście. Chronologię zachowajmy. Stalowa Wola, początek sezonu fatalny. 3 mecze, 3 porażki i tak samo można powiedzieć jak Stal Mielec, z meczu na mecz wyglądają coraz gorzej. Jeszcze pierwsze spotkanie z Górnikiem Łęczna, no byli drużyną lepszą. Pewnie zasługiwali przynajmniej na remis, a jeżeli nie na zwycięstwo. Natomiast z każdym kolejnym meczem coraz gorzej. Nie wypalił jeden z transferów z Piasta Gliwice napastnik. Wydaje mi się, że tam tak samo też nie ma powodów do paniki, bo przypomnijmy, że Stal Rzeszów po 6 kolejkach albo 5 zeszłego sezonu miała jeden punkt tylko. Natomiast później skończyła w połowie tabeli, w zasadzie 1 czy 2 punkty od strefy barażowej. Także ja bym jeszcze nie panikował tak samo w Stalowej Woli, tylko wtedy Stal Rzeszów dokonała 3 transfery i to całkowicie postawiło klub w innym świetle i tak samo chyba potrzeba to zrobić w Stalowej Woli. No Stalowa Wola bodajże w tamtym roku drugi lidze też nie miała super startu i tam później dopiero się rozpędzała z czasem. Nie pamiętam to pani jak to było, ale wiem, że już była wtedy słynna akcja zwalnianie trenera, bo to się tam często gdzieś ten postulat jest wyciągany, więc też nie było kolorowo, a później zażarło. No nie idzie teraz, no zdecydowanie nie idzie. Tak jak ostatnio tu wspomniałem, że Stalowa Wola po pewnym okresie pecha miała okres 2 lat szczęścia, tak teraz znowu się to odwróciło. No taka jest piłka, trzeba trudny moment przetrzymać na pewno, to raz. Dwa, że tutaj nie wiem, czy bym, nie, jak mówiliśmy o Mielcu, to nie wiem, czy tutaj bym się nie zastanowił nad jakimś jakościowym transferem, który mógłby tutaj jeszcze pomóc, bo chyba tutaj widzę jakiś tam większy problem, jeżeli chodzi o jakość. Przede wszystkim, wszyscy o tym mówią, napastnika brakuje, bo w pierwszej lidze gra Kacper Chełmecki, osamotniony zawodnik filigranowy. I gdzieś w tej pierwszej lidze no, trener był tam trenerem, więc ta liga jednak jest dość siłową ligą. I czy tutaj nie potrzeba nawet kogoś do pary? Ja nie mówię, że Chełmeckiego trzeba od razu zdejmować z boiska, tylko czy nie potrzeba kogoś, kto by tutaj piłkę przytrzymał, wygrał głowę? No to pokazuje, kto wygrał. No, na przykład Puszczanie Połomice wygrała ligę, no, grając w sposób taki, jaki gra. No, przede wszystkim jest to liga stałego fragmentu, liga warunków fizycznych i tutaj jest to bardzo istotne w tej lidze. Także na pewno no, tutaj jest gdzieś ostatni dzwonek, żeby jeszcze coś zareagować, żeby nie było takiej sytuacji, że runda ucieknie, no bo no, ciężko wypracowany wynik, a robi się niebezpiecznie. Teraz Puchar Polski, więc
może szansa na trochę jakieś tam odbicie się z Elblągiem, więc jest szansa, żeby trochę złapać może spokoju i później... Warta Poznań. Warta wyjście. Poznań. Kolejny mecz, który tak, tak jak najbardziej można wygrać i tutaj no, trochę dołożyć tego z tej zdobyczy punktowej. Ale sytuacja, tak jak wspomniałeś, chyba nie mamy co tu dłużej się zawieszać na Stalowej Woli. No, przede wszystkim można powiedzieć jeszcze nie ostatni, ale jeden z ostatnich dzwonków, żeby coś zacząć, żeby działać i jeszcze coś spróbować, no bo robi się nieciekawie. Dokładnie, także życzymy transferów, wiemy, że tam działają ludzie nad tymi transferami i liczymy, że jeszcze miesiąc okienka, także jeszcze nie ma powodu do paniki. 3 kolejki to jeszcze moim zdaniem zbyt szybko, a no to... często w Polsce, tak jak mówimy, ludzie reagują bardzo negatywnie na pewne rzeczy, nie ma tego spokoju. Natomiast Resovia, fantastyczny początek, pierwsze 2 mecze wygrane z faworytami do awansu, czyli mówimy o Wieczystej Kraków oraz Chojniczankom Chojnice. No i bym powiedział takie wielkie rozczarowanie w ostatnim meczu z Zagłębiem Sosnowiec. Resovia, można powiedzieć, że nie istniała. Warto zawsze posłuchać Maćka Górskiego po meczach. To jest taki zawodnik, który zawsze powie prawdę, dobrze analizuje to, co było. No i on tam był, mówił, że wróciły demony z poprzedniego sezonu. Co się dzieje z Resovią? Dlaczego tak ten trzeci mecz słabo wypadł? Na przykład ja powiem, że oglądałem mecz z Wieczystą, oglądałem mecz właśnie z Sosnowcem i mówiąc szczerze, te 2 pierwsze mecze Resovia zagrała jak to Resovia w wcześniejszym sezonie, czyli zdobyć bramkę, kontrolować, zabijać mecz, dowieść do końca i tutaj mówiąc to, co powiedziałem o Stalowej Woli, że się szczęście odwróciło, tak Resovia uważam ma masę szczęścia, bo na przykład z Wieczystą rzut karny ewidentny dla Wieczystej, to nie może sędzia na tym poziomie tego nie zagwizdać, Resovi się upiekło, w tym meczu w Sosnowcu też najpierw tam rzut karny ewidentny dla Sosnowca sędzia nie gwiżdże. Później prawidłowo zdobyta bramka Bilińskiego, sędzia znowu podaje rękę Resovi. Także uważam, że ten mecz się powinien skończyć 4-1, to tak na pewno dla Sosnowca. No i też znakomita postawa znowu bramkarza Jakuba Tetyka, bo to trzeba mówić, że ten bramkarz bardzo dużo pomaga. Dużo, tak, ale powiem tak szczerze, że uważam 4-1 dlatego, bo nie wiem, nie jestem sędzią, nie chcę tutaj palnąć głupoty, ale nie wiem, czy do końca ta bramka dla Resovi też nie była prawidłowa, bo tak naprawdę ten bramkarz uważam, że nie miał tej piłki opanowanej. Okej, miał ją między rękami, ale ona była na ziemi. Także to gol dla Resovi. Nie wiem. Tak z punktu widzenia, jakby był trenerem Resovi, to bym chciał tą bramkę, żeby była uznana, bo uważam, że to nie była opanowana piłka. Piłka bramkarzowi wypadła, była na ziemi. Według mnie mógł to dobijać. Chyba kto to Górski strzelał, tak bodajże. Już nie pamiętam. Ale nie jestem pewny. W każdym bądź razie tutaj, no i także tu wczoraj ten mecz obnażył trochę Resovię. Ale i mecz z Wieczystą wcale uważam, że to ok, dowiezione zwycięstwo. Meczu z Chojniczanką niestety nie widziałem, ale z tego co mówisz, to Resovia była zespołem lepszym, tak? Znaczy zrobiła to, co ma zrobić. Miała swój fragment. Czyli zagrała swoje. Zagrała swoje, miała 15 minut takiej dominacji. W tym fragmencie zdobyła bramkę, a później Chojniczanka tak naprawdę to był jeden mecz, kiedy Jakub Tetyk no, nie miał aż tak dużo roboty, bo Chojniczanka też jakiś cudów nie zagrała. Wiemy, że trener wtedy po tym meczu na konferencji powiedział, że jeszcze szukają jednego lub dwóch wzmocnień i tu chodzi o jakiegoś napastnika bądź skrzydłowego, a być może to będzie taki zawodnik, który połączy te dwie formacje, także jeszcze czekamy. No tam kadra jest dość długa, także jeżeli chodzi o rozgrywki drugoligowe, także tak naprawdę tam wystarczy to wszystko poukładać i grać w swoje. No, dramatu nie ma, takie mecze się zdarzają. Dramatu nie ma, 2 mecze, Grudziądz, teraz jej rekord. Także tutaj Grudziądz to bodajże u siebie, tak, rekord wyjazd. Uważam, że 2 mecze, które taka kapela jak Resovia, mówię tutaj o takiej wyjściowej 11, to jest w stanie spokojnie zdobyć po 3 punkty w tym i w tym meczu. Także tutaj jest to dobry moment na to, żeby trochę ten Sosnowiec zamazać. No i chyba tyle. No, tutaj mamy pytanie od nas. Niewiele tych pytań było, bo niektórzy się na nas, że tak powiem, trochę obrazili, bo mówimy nieraz krytycznie. Ale to tak powiem jeszcze raz. No, nie chcemy tutaj, żeby
ktoś obrażał się jak dziecko w piaskownicy. Chcemy poruszać dobre i złe strony danego klubu. Powiemy, jeżeli trzeba będzie, to o każdym powiemy źle, o każdym powiemy dobrze. Mam nadzieję, że każdy do tego podejdzie jako dorosły, no bo on tak naprawdę nam tutaj leży na dobro podkarpackiej piłki na sercu. My chcemy tutaj, żeby podkarpacka piłka była mocna, żebyśmy mieli podkarpacką piłkę taką jak, nie wiem, Śląsk, Dolny Śląsk ma swoje drużyny i temu kibicujemy. Także no... Chcemy szczerej omawiamy omawiamy sytuacje, które są czasem niejasne dla kibica, czasem są niedopowiedziane, czasem chcemy my to sprostować, wytłumaczyć i nie chcemy, żeby się ktoś obrażał, dlatego że tutaj ty pisząc, czy ktoś ma jakieś pytania, to tych pytań nie było za wiele, a jeżeli były, to bardziej były uszczypliwe w naszym kierunku, że nie jesteśmy merytoryczni. Albo że nie jesteśmy tutaj na tyle dobrze, by prowadzić taki program. Ja powiem ze swojej strony, mamy świadomość tego, że nie jesteśmy tak dobrzy jak ligowiec, że mamy świadomość tego, że nie jesteśmy tak dobrzy jak kanał sportowy, ale nam nie o to chodzi. My chcemy tutaj dla podkarpackiej piłki robić coś, czego nie było, żeby po prostu nasze kluby wyglądały coraz lepiej i żeby tutaj mogły się rozwijać. No i jedno z tych nielicznych pytań, które nam ktoś zadał, może one nie dotykają piłki seniorskiej i Resowi, ale dotykają SMS-u Resowia, czyli dokładnie ja dostałem takie pytanie, co sądzę o tym, że trenerzy w grupach młodzieżowych Resowi dostali odgórny zakaz pracy gdziekolwiek indziej poza Resowią Rzeszów. I tak sformułowane mniej więcej pytanie. I trochę to jest takie niewygodne pytanie, no bo gdzieś tam musimy akurat to wyciągnąć. Tak na tym polega ten program, także tutaj no musimy to wydrzeć na światło dzienne. Zresztą to chyba nie jest żadna tajemnica, ale no tak jest. W ogóle nie mogą zawodnicy grać w innych klubach, jeśli chcą chodzić do SMS-u. Jest po prostu zamknięte środowisko, gdzie ktoś wchodzący do SMS-u, czy uczący, czy wszyscy ludzie związani muszą być tylko przy tym. No dobrze, no to ja takie, no bo wiadomo, że wielu chłopaków po treningu z grupą młodzieżową w szkole szło grać w piłkę, bo grało w tą piłkę całe życie. I łączyło sobie przyjemne z pożytecznym, bo jeszcze dbał o siebie jako trener, był w ruchu, robił sobie jednostkę treningową, jeszcze mu za to parę groszy zapłacili i wtedy, że tak powiem, łączył sobie pensję, miał godziwą wypłatę. Zgadzam się z tym. Z tego co wiem, co udało się mi też od tej osoby ustalić, dowiedziałem się, że okej, SMS zaproponował zwiększenie pensji, którą zawodnicy dostaną, ale mimo wszystko ona nie jest i tak spójna z tym, co dany zawodnik zarabiał trenując swoją jakąś drużynę na wiosce, bądź grając w piłkę w jakiejś niższej, A-klasowej drużynie. No i tak sobie myślę, no czy nie można było tego inaczej rozwiązać? Nie chcę tutaj robić z siebie też alfy i omegi, ale to na przykład to jest takie trochę zabranienie komuś ze wykonywania czegoś poza swoją pracą. No nie wiem, czy to jest w ogóle zgodne z polskim prawem, no bo to jest... ktoś poza pracą nie może ci zabronić robić tego, co ty chcesz, uważasz, nie? Nie wiem, niektórzy chodzą na szczelnicę, no to co? Niektórzy chodzą, nie wiem, no na rolki, na rower, to, no to ktoś nie może grać w piłkę w danej drużynie, jeżeli to nie koliduje w jego pracy? Okej, wiadomo, że ktoś chce, żeby ktoś się 100% poświęcił SMS-owi, rozumie to. Rozumie to, tylko dla mnie można to rozwiązać inaczej, że pensja jest stała, ale oczekuję tego, że jesteś w szkole od godziny 8 do 16, tak się jest w normalnej pracy. Trening masz 3 godziny, ale siedzisz 6 godzin więcej, bo ja tego chcę. Robisz konspekty, robisz tego, robisz jakieś tam, nie wiem, analizy, robisz rzeczy, a po 16 masz na tyle siły, to idź, nawet nie wiem, no, wykonuj pracę fizyczną. Jesteś zmęczony, to idź do domu odpoczywaj, bo jutro na 8 możesz być z powrotem w pracy. No i bodajże nie wiem, czy taki, ty mi chyba mówiłeś, że podobny, nie, ktoś inny mi to mówił, że podobny sposób pracy jest w innym klubie i gdzieś tam on się trochę sprawdza. Ja nie będę mówił tutaj, bo to też nie jestem do tego upoważniony, żeby to mówić, ale... Ale chodzi o SMS czy klub seniorski? Tak. No i tutaj powiem tak, że no taka do mnie trochę dziwna, bo wiem, że wielu trenerów się zastanawia nad odejściem, jak nie bądź odeszło i to tak jest trochę dla mnie... No uważam, że nie tędy droga. No, Darka znam, bardzo lubię, szanuję i uważam, że to jest dobry człowiek na właściwym miejscu.
ale takie trochę uważam, że to jest nieludzkie, że tak powiem. Nie? Być może zweryfikuje, jak to wyjdzie, może ten pomysł wdroży, jak to wyjdzie. No, faktycznie jest to gdzieś tam dziwne, natomiast pewnie nie robi błędów ten, co nic nie robi, więc może po roku wróci do tego, co było wcześniej, albo dostanie jakąś, byle tylko nie stracił wszystkich w międzyczasie. Tak, bo to, tak jak mówię, no gdzieś trudno jest od trenera grup młodzieżowych, bo umówmy się, w tych grupach młodzieżowych nie zarabia się nie wiadomo jak i tutaj naprawdę nie jest łatwo pozyskać dobrego trenera do grupy młodzieżowej. No to w takim razie sztabel centralny przeanalizowaliśmy, ale ruszyła też nasza trzecia liga, grupa czwarta, czyli chyba nasza ulubiona liga, której najwięcej się dzieje. Zwycięstwo Siarki Tarnobrzeg, porażka Wisłoki Dębica, remis KS-u Wiązownica, no i porażka Pogoni Sokoła Lubaczów, jeśli chodzi o podkarpackie zespoły. Sporą niespodzianką było wysokie zwycięstwo Staru Starachowice nad Chełmianką Chełm. Jak trener widzi tą pierwszą kolejkę trzeciej ligi? No to tutaj powiem tak, no nie będę się może rozwodził na temat Staru. Uważam, powiem krótko, że to jest bardzo mocny zespół. W tamtym sezonie był mocny. Teraz... Tylko Chełm też zgłaszała aspiracje do awansu. No, ale Star nie krył tego też już od dłuższego czasu, że będzie grał o awans i tylko to go interesowało. Także to jest niebezpieczny zespół. Ja wiem, że nazwa Starachowice nie jest tak mocna jak Siarka Tarnobrzeg w polskiej piłce i może trochę to gdzieś tam zacierać jakość tego zespołu, ale naprawdę przestrzegam nasze drużyny, które mają na rozkładówce Star, że to jest zespół bardzo dobry, bardzo niebezpieczny, który posiada w sobie dużo, dużo jakości. Co do naszych drużyn. Siarka zrobiła swoje na trudnym terenie, bo tam się w tym połańcu. Jeszcze tym bardziej, bo widziałem opinie kibiców, którzy mówili, że cały tydzień było słońce, a nagle w dniu meczu zaczęło padać, a w połańcu wiemy, jaka jest murawa i wiemy, jak tam po opadach to się wszystko dzieje. Dokładnie. Także zwycięstwo teraz Lewar, później jest Wiązownica, później Podhale, także takie tutaj Siarka ma mecze, dostaje za chwilę drużynę, która, czyli z Lewartem, wydaje mi się, że no, to jest obowiązek wygrać u siebie i następnie spotyka, jedzie na Wiązownicę, no to już cięższy teren, bo Wiązownica uważam, że teraz ma niezły zespół personalnie, dużo lepszy niż miała do tej pory i tutaj może być troszkę już trudniejsza przeprawa. No właśnie, teraz przejdźmy do Wiązownicy. Wiązownica niespodziewanie zremisowała z Lewartem Lubartów i też... Dlaczego niespodziewanie? Niespodziewanie, bo moim zdaniem była dużo, dużo zespołem, przynajmniej przed tym meczem, dużo lepszym, a z tego, co wiem o tym meczu, no to była zdecydowanie lepszym też zespołem i szczególnie w pierwszej połowie stworzyła sobie wiele okazji strzeleckich, niestety nieskuteczność chociażby Michała Kitlińskiego i później Lewart strzela na 2-2. No i taki trochę chyba niespodziewany i trochę taki zły początek sezonu z Beniaminkiem. Nie wiem, ja uważam, że trzeba szanować punkt, jeżeli mówimy tutaj o tym wiedzie, bo to był mecz... Z Beniaminkiem. A z Beniaminkiem to był, no, ale to był mecz... W Lubartowie, no dobrze mówię. Czyli no, zawsze Beniamin gra pierwszy mecz u siebie, no, także no, to jest taki mecz, który wiadomo, no jeszcze się idzie na tej fali takiej i no, tam nie jest łatwy teren wcale, no wiadomo, że... Patrząc na papier, patrząc na transfery jakoś, no to gdzieś na korzyść Wiązownicy. Ale jest to pierwszy mecz, jest to trzecia liga, a tutaj się wszystko może wydarzyć w każdej chwili i ja bym szanował. No a mimo wszystko bym szanował ten punkt i nie robiłbym z tego jakiejś tam wielkiej tragedii. Tym bardziej, że już powiem to jeszcze raz, uważam, że bardzo ciekawy zespół jest teraz Wiązownicy. Natomiast porażka Wisłoki Dębica chyba wkalkulowana w to wszystko, mimo chyba też tak ruchów transferowych, a jednak Sandecja Nowy Sącz wymieniana jest obok Siarki jako główny faworyt. Ja powiem, że byłem zaskoczony, że tylko 1-0. Szczerze, no nie chcę tutaj jakoś zmieszać wartości Wisłoki Dębica, ale uważam, że Siarka jest to, znaczy, że Sandecja jest to zespół, który jest mocny i tutaj była blisko niespodzianka według mnie Wisłoka, nie znam przebiegu meczu, ale no też bym tutaj nie panikował, no to będzie na pewno zespół, który będzie niewygodny dla każdego. Także tutaj nie ma punktów na starcie dla Wisłoki, ale mecz chyba, tak mi się wydaje, że tak będzie, może się to zmieni, może ten zespół Sandecji nie odpali, ale tak mi się wydaje, że na papierze następnie, na starcie to jest to bardzo wymagający przeciwnik.
No i ten ostatni mecz, udałem się wczoraj, po raz pierwszy w życiu byłem na stadionie w Lubaczowie. Obiekt, całe zaangażowanie, środowisko zrobiło na mnie duże wrażenie. Ten klub wygląda naprawdę profesjonalnie, dużo ludzi, kibiców, wielkie nadzieje. No i pierwsza połowa zakończona wielkim klopsem, 0-2 i tak naprawdę Pogoń Sokół nie istniała w tej pierwszej połowie. Później zmiany, troszkę rozpoczęli tą grę dobrze, strzelili bramkę, niewykorzystany rzut karny, natomiast ostatecznie przegrali 1-3. Po meczu rozmawiałem z trenerem, który nie krył ambicji tego, że Pogoń Sokół walczy o najwyższe cele. Konrad Wójtowicz powiedział, że po prostu nie wyszli z szatni na pierwszą połowę i że no, nie tak wyobrażali sobie ten początek sezonu. Pytanie moje. Ilu zawodników z czwartej ligi było na boisku? O to początku? Również zapytałem trenera. W pierwszym składzie wyszło aż 9 zawodników z czwartej ligi. Jedynie Sergii Rusłan, który został pozyskany, co ciekawe, z Podhala. Najlepszy zawodnik Podhala. I bramkarz z Polonii Bytom, który zastąpił Siryka. Więc tu też jest chyba raczej zmiana na minus, bo Tomasz Siryk jednak był jednym z jaśniejszych punktów w czwartej lidze. I też jego zapytałem po prostu o to, dlaczego tak. Mówił, że ci zawodnicy najlepiej prezentowali się na treningach. Ale przeskok z czwartej do trzeciej ligi według mnie jest ogromny i to gdzieś tutaj bym upatrywał głównych przyczyn chyba niepowodzenia. No właśnie, dla mnie to też jest główny powód tego, że ten zespół nie był gotowy na taką grę. No, nie był gotowy, nie powiem czy jest, ale nie był gotowy na zmierzenie się z Podhalem, na obrotach trzecioligowych. Jest to na pewno, po tym co udało mi się poznać czwartą ligą, przepaść, jeżeli chodzi o wiele aspektów. Więc według mnie dla tych zawodników było też zaskoczenie, że grają u siebie, a nie mają kontroli nad meczem, że grają u siebie, a ktoś jest szybki, że ktoś jest agresywny, że ktoś siedzi na plecach, że ktoś jest na podobnym poziomie bądź wyższym wyszkolenia, bo umówmy się, że Lubaczów buduje zespół dobrych zawodników, niezłych jakościowo. I tutaj ci zawodnicy myśleli według mnie w podświadomie, że oni przejmą kontrolę nad meczem. I tak tutaj się stało oni będą w pierwszych minutach w drugiej połowy, ale to było tylko przez 15 czy 20 minut. I później, ja powiem tak, też oglądałem ten mecz. W pierwszej połowie miałem luki, to tak nie będę się może mocno wypowiadał, widziałem, że tam jest mocno było na stronę Podhala w pierwszej połowie, ale drugą połowę oglądałem całą i powiem tak, że no był ten moment, że można było złapać kontakt, no bo rzut karny, wiadomo, później bramka, to już wynik jest, tak, dobrze mówię, wynik jest już kontaktowy, tak, blisko, a później no klops, no po prostu mówię, że to jest klops, no bo zagranie piłki do bramkarza, który chwyta od swojego zawodnika, no to się na tym poziomie nie ma prawa to zdarzyć, no ale nie powiedzmy, no też Purcha miał swój dzień, no bo pięknie to uderzył, no bramka piękna, ale... Co ciekawe, Purcha zawsze strzela, czy to wiązownicy, w terenach swoich, z których pochodzi, mówił, że lepiej mu się gra i nawet zaproponowałem mu, żeby zapraszał znajomych na Podhale, bo wtedy będzie mu tam się też lepiej grało. No i tak patrząc w tabelę, no, przykro mi to powiedzieć, ale uważam, że Lubaczów będzie miał kłopoty Najmana, bo po prostu patrząc nie na tabelę, tylko na terminarz, są Wiślanie za chwilę. Bardzo mocny zespół. Później Star i później mamy Awie Świdnik. Także no tutaj mają makabryczny początek, jeżeli chodzi o przetarcie się, bo to teoretycznie Podhale było jednym z najłatwiejszych, tak, rywali. Dokładnie, są to bardzo trudni rywale, no i tutaj trzeba się spiąć, bo na pewno w żadnym tym meczu nie będzie łatwo, to jest bardzo trudny terminarz na start. No ale wiemy też chciałem tak przedstawić cały anturaż tego Pogoni Sokół Lubaczów, także wszystko tam z zewnątrz wygląda bardzo, bardzo fajnie. Z tego co słyszałem, wypłaty są na czas, co to też warto podkreślić. No i tak naprawdę szeroki sztab w trzeciej lidze to też jest rzadkość. Wszystko wygląda nieźle. Wiemy, że też bogaty sponsor, klub, wokół którego jest mnóstwo szumu. No i teraz pytanie, czy tam nie dojdzie za chwilę, niby trener mówił, że skład jest zamknięty, natomiast wiemy, co się dzieje w przypadku, jak się ma mnóstwo pieniędzy, mnóstwo chęci i chce się walczyć o awans, bo takie są cele Pogoni Sokół Lubaczów, a przegrywa się pierwszy mecz z Podhalem Nowy Targ, czy możemy się tam spodziewać rewolucji kadrowej?
Co tego nie wiem, nie wiemy, jakie są reakcje tam będą władz klubu i sponsora, na tyle ich jeszcze nie poznaliśmy, ale też mogę powiedzieć, że tam jest wielu zawodników, których nie było, na pewno dwóch, których nie było w kadrze, jest takich, którzy uważam mogą dać dużo jakości, także tutaj myślę, że... Z tego co mówiąc, Żebrakowski ma już być na kolejny mecz z Wiślanami z Kabiny. No to zobaczymy, bo to może być trochę, może zmienić według mnie trochę obraz tej drużyny, no bo po zmianach tam Gawla dał niezłą zmianę, bardzo rozruszał, Majda dał niezłą, no coś tam się zaczęło dziać, no wiadomo, bo już 2-0, no to zawsze zespół trochę łapie taki oddech, później bramka, to też to napędza, wchodzisz na boisko, zdobywasz gola, coś tam rzut karny, coś co wiadomo, że napędza. Także tutaj był taki dobry moment po tych zmianach, ale mimo wszystko no, uważam się, że pomimo tego, że Lubaczów ma dobrych zawodników, to zderzył się z poziomem organizacyjnym, jeżeli chodzi o grę w piłkę nożną, na tym poziomie. No, według mnie ta drużyna tego nie udźwignęła. Na tym poziomie nie gra się jak w czwartej lidze i dostali przystołowiowego liścia na dzień dobry i mają teraz 3 trudne mecze. Zobaczymy, jak na to zareagują. No i życzymy im jak najlepiej, żeby ten stadion był zawsze pełny. To też chciałem nawiązać do tego, co mówiłeś. Akurat zapomniałem sobie, że fajnie to wygląda, jak się tak ogląda na relacji. Robi to takie... Widać tam klimat piłkarski, to mi się podoba. Widziałem zdjęcie pod hala Nowy Targ z szatni. Też fajnie to ta szatnia zrobiona, ładnie to wygląda. Także no tutaj taka otoczka. Bardzo na plus na pewno. Zespół uważam bardzo ciekawy, fajny. Ja bym tam nie robił, wracając do tego, co mówiłeś, jakichś tam zmian, tylko spokojnie popracował z tymi zawodnikami. Popracować, poukładać to, dostosować to przede wszystkim do sposobu gry, jak się gra w tej lidze i mieć świadomość tego, że to już nie jest czwarta liga, a 2 piętra wyżej. No i teraz na koniec czwarta liga, która za tydzień rusza. No tu króciutko o czwartej lidze. Wiemy, że kolejny klub zgłasza aspiracje walki o awans. Są to Karpaty Krosno, które jednak mimo tego, że początkowo mówili, że będą walczyć o utrzymanie, pozrobili sporo jakościowych transferów i też chyba można ich wymienić w tym gronie. No i co więcej o tej czwartej lidze możemy powiedzieć? Chyba zostaniemy no Głogowia. Skasowaliśmy, bo Głogowie, tak wysłaliśmy ją już na niebyt, a okazuje się, że Głogowia tutaj po cichutku pozyskała sponsora i chyba chce zamieszać w tej lidze, także tutaj takie jest zaskoczenie, mówiąc trener szczerze. Korab przyszedł. Bo po reanimacji tutaj zespół wstaje na nogi. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Także to chyba takie najciekawsze wątki, plus chyba oglądali nasz program ludzie z Jarosławia, że tak powiem, prezesi, trenerzy, bo straszna cisza się od wtedy zrobiła, ja tam za wiele nie słyszę, co się dzieje, także chyba wzięli sobie to do serca, że... Jeśli tam cisza w Jarosławiu to jest od dłuższego czasu, no, bo te wszystkie transfery to na naszym portalu są ogłaszane, a nie na stronie. No tak, ale nie ma już jakichś tam spotkań, nie ma takich hucznych zapowiedzi, więc to dobrze, bo cisza, pokora, tutaj spokojna praca. Może dobrze wpłynąć na zespół, zaproponować, tym bardziej, że ten zespół też jest niewiadomą, bo sporo zmian, a tylko 2 sparingi rozegrane, bo ostatni chyba sparing odwołany z powodu opadu deszczu. Wydaje mi się, że trochę mało jak na przebudowę zespołu, no ale to gdzieś tam takie rzeczy, na które się nie ma do końca wpływu. No i tyle, no mało mówimy o izolatorze, zobaczymy, no ciężko na razie tam wszystko tak się kotłuje, ciężko tak na niektórych zawodników nam też po... Dużo zmian też w tej czwartej lidze dochodzi, wielu zawodników przychodzi, można nawet widzi się to na tej giełdzie transferowej, gdzie tam świeci się na czerwono i na zielono przy prawie każdym klubie, tam nie ma takiego spokoju i ciszy, że nie ma tych zmian. No dokładnie, ja tu mam nawet, powytrukowałem sobie te transfery wszystkie, bo to nie sposób spamiętać i tutaj w niektórych przypadkach to aż pół strony brakuje na to, co się wydarzyło, więc no jest tego sporo i no ciężko mówić o tym, czego się spodziewać po danym zespole, który robi tyle zmian kadrowych, no i tutaj musimy chyba czekać na początek, pierwsze 2-3 mecze, żeby to się zaczęło kształtować i wtedy będziemy mogli coś więcej powiedzieć.
Jeszcze chciałem na koniec jeszcze jeden wątek, którego nie zaliczyliśmy, ale to też jest jakby inna liga. Centralna Liga Juniorów, Stal Rzeszów, nowy trener Krzysztof Dębek, bym powiedział, że bardzo uznane i takie sensacyjne nazwisko, które przyjmuje ten zespół. I to jest gdzieś też chyba ta droga Stali Rzeszów, która stawia na młodzież i stawia na renomowanego szkoleniowca, który wykłady nawet prowadzi na szkoleniach. I jak trener to oceni, to pozyskanie takiego fachowca? O ile dobrze pamiętam, trener Dębek pracował w Legii Warszawa, w grupach młodzieżowych, tak? Tak, tak. No jest to trener na pewno, który umie pracować z młodzieżą. Ja byłem z trenerem na kursie, robiliśmy razem UEFA Pro i uważam, że to jest dobry trener. Za każdym razem, jeżeli trener miał jakieś wystąpienie, jak prowadził trening, robił to ciekawie, robił to sensownie, miało to ręce i nogi. Także ja, moje takie odczucie jest pozytywne i uważam, że to jest taki ruch dobry. Wiadomo, trochę czasu, trochę wody w rzece upłynęło, odkąd go widziałem ostatni raz i widziałem, jak pracuje, ale po tym, jakie mam tam wspomnienia, to uważam, że to taki ciekawy ruch i taki nieoczywisty, bo w większości drużyn, takich U19, stawia się na swoich trenerów z akademii, a tutaj przyszedł taki mentor, który być może nie dość, że zawodników pociągnie do góry, to również trenerów. Trenerom może dać bodźca do lepszej pracy. No myślę, że na pewno też trenerzy mogą skorzystać na warsztacie trenera, więc chyba to takie, bym powiedział, no nie wrzucimy tu kamyczka, uważam, że to dobry ruch w jakimś tam kierunku. W najbliższy weekend inauguracja Celiotki U19, także będziemy śledzić poczynania również trenera Dębka. Na ten moment chyba wszystkie tematy wyczerpaliśmy i zapraszamy za 2 lub 3 tygodnie, jeszcze to zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie, ale staramy się jak najczęściej regularniej spotykać. Dokładnie. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia. Jeszcze prosimy, jak Wam się podobało, albo nie, albo się zgadzacie, albo się nie zgadzacie, dajcie łapkę w górę. Pozdrowić nas w komentarzach. Można też pozdrowić, ale dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, żeby po prostu ten filmik gdzieś się przedostał do mainstreamu i jak najwięcej osób go oglądało, bo wiemy, jakie są moduły YouTube'a, nie zawsze po prostu niektóre materiały się przedostają do tego głównego nurtu, my to będziemy też promować. Dokładnie, promujmy podkarpacką piłkę, no bo to też według mnie dzięki temu może jakieś kluby dostaną sponsorów, może to będzie jakiś bardziej atrakcyjny rynek do tego, dostawiania właśnie, tak jak tu powiedzieliśmy, o Stali Rzeszów na młodzież, no ale to wszystko zależy od tego, gdzie my będziemy jako podkarpacka piłka. Tak jest, dziękujemy bardzo i do zobaczenia. Dzięki. Program powstaje dzięki współpracy z marką Breaking Ink.